Dzień dobry Państwu, jesteśmy w Opalenicy przed kolejnym meczem towarzyskim Warty Poznań. Dziś rywalem będzie Krakowia, popularne pasy Jacka Zielińskiego. 41 strzelonych goli w poprzednim sezonie. Nie jest to wynik jakiś bardzo imponujący. Warta miała tych bramek mniej, ale zobaczmy, bo za chwilę szansa dla Krakowi. Strzelał właśnie Kalman, ale zbyt słabo, by zaskoczyć Adriana Lisa. Ustawiony blisko piłki, czy to będzie dośrodkowanie w pole karne? Tak jest, piłka podcięta miękko. Mamy strzał na bramkę Adriana Lisa. Ma być jedną z tych postaci wiodących i właśnie on przy piłce. Sawicz jest już w polu karnym. Piłka do niego wraca. Kiełp strzela zablokowany. Jeszcze raz Sawicz i co i bramka 1-0. Stefan Sawicz tutaj takim płaskim strzałem, dosyć niesygnalizowanym, ale pokonuje Łukasza Chrostow. Dawid Szymonowicz brał na siebie ciężar dyrygowania tą defensywą. Nie mamy dzisiaj Dimitrisa Stavropoulosa, o tym może za chwilę, bo widzimy teraz strzał z dystansu. No i to powinna być bramka na 2-0. Uderzał bodajże Miguel Luis nie tak dawno, bo w tym tygodniu świętował swoje kolejne urodziny. A my tymczasem widzimy kolejną wrzutkę w pole karne. Jak to wszystko się zakończy, mamy strzał na bramkę. Uderzał z numerem 17 Mateusz Bochnak w 44 minucie. No ale uderzył wprost w ręce Adriana Lisa. Chyba tylko Filip Jakubowski tutaj pozostał nam w tej grze. Zobaczmy strzał. Jest faktycznie ten wariant nieco siłowy, ale nawet przez te siatki przebiła się futbolówka i opuściła boisko. Jak na razie te rozwiązania będące długimi piłkami nie do końca wychodziły Krakowi, ale teraz mamy strzał z dystansu. I jeszcze jak to się zakończy, będzie, Adrian Lis podwójnie interweniuje. Był tam błąd Wiktora Pleśnierowicza w rozegraniu piłki. Gdyby nie wejście Portugalczyka, no to mogło być groźnie. Ale uwaga, bo teraz uderzał na bramkę Adriana Lisa Benjamin Kalman. Ale raz jeszcze zabrakło mu precyzji w tym strzale. Który gdzieś dopiero uczy się tego seniorskiego futbolu. Zobaczmy, bo teraz szansa dla Krakowi. Oshima, szansa, zamieszanie w polu karnym i jest bramka. No tutaj sporo zawdzięcza Krakowia Takuto Oshimie. Mamy informację z wozu, że bramkę zdobył już na pewno Patryk Makuch, a więc ten zawodnik. Zobaczmy, bo jest kolejna szansa. Kalman jeszcze teraz świetnie interweniował. Adrian Lis, to jest genialna interwencja bramkarza Warty. Nie wiadomo jeszcze, czy któryś z nich zostanie włączony do kadry pierwszego zespołu, ale teraz kapitalny rajd w polu karnym jednego z graczy Krakowi. No mogła podobać się ta akcja. Na pewno znalazł się w notesie trenera Jacka Zielińskiego z takim przynajmniej małym, delikatnym plusikiem tenże zawodnik. A my już teraz możemy, szanowni państwo, ogłosić wszemi wobec, że spotkanie Warty Poznań z Krakowią zakończyło się wynikiem 1-1. My za to spotkanie już dzisiaj dziękujemy. Żegnamy się z Opalenicy. Paweł Jonik. Kuba Wieliński. Do zobaczenia, do usłyszenia.